Gościniec Radia Września 93,7. Zaczynamy program Gościniec. Karol Krzeszowiec, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest członek zarządu PFR Nieruchomości SA, Krystyna Wącha-Amalik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Do najbliższego wtorku możemy tylko składać wnioski w programie Mieszkanie Plus. Do której godziny? Rzeczywiście, nabór zakończy się o północy 21 września. To jest bardzo prosty nabór w takim sensie, że nie musimy nigdzie chodzić. Możemy to zrobić z własnego domu, wynajmowanego na przykład. Tak, rzeczywiście, cały nabór odbywa się online. Złożenie wniosku jest bardzo proste. Należy wejść na stronę internetową i po kolei będzie nas prowadzić cały proces zdalnie. Na godzinę 12 dzisiaj już mamy 527 złożonych wniosków. To więcej niż jest dostępnych mieszkań, sporo więcej. Mamy ich 100. Tak, rzeczywiście mamy 100 mieszkań i 150 miejsc postojowych naziemnych. Mieszkania są o średnim metrażu 48 metrów kwadratowych. Na pewno zna Pani bardzo dobrze rynek nieruchomości w Polsce. Proszę powiedzieć, jaką przewagę mają mieszkania z programu Mieszkanie Plus nad tymi mieszkaniami, które są dostępne na rynku komercyjnym? Tak, rzeczywiście. Nasze mieszkania od rynkowych różnią się tym, że z reguły mają większy metraż niż oferowane do rynku najmu mieszkania w miastach. Wiemy, że rynek najmu oferuje tylko mieszkania w dużych miastach. My oferujemy również w małych i średnich miastach. Takim miastem jest również Września. Dodatkowo nasze mieszkania do najmu są w pełni wykończone. Generalnie są wykonane podłogi, pomalowane ściany. We Wrześniu mamy trochę podniesiony standard w stosunku do standardu podstawowego, a mianowicie mamy gabaryty, mamy lustra w łazienkach, jak również mamy wyposażone mieszkania w lampy. To nie jedyna przewaga, bo osoby, które złożą wniosek i będą miały szansę na otrzymanie takiego mieszkania, mają też szansę na dopłaty, co obniży koszty. Tak, rzeczywiście. Nasze mieszkania objęte są tak zwaną ustawą o pomocy państwa w pierwszych latach najmu. Zgodnie z tą ustawą, jeżeli robimy to ze współpracą z samorządem, a samorząd podpisuje umowę z BGK, to można otrzymać dopłatę spełniając warunki ustawowe. Dopłaty średnio wynoszą między 100-150 zł, a nawet 800 zł do mieszkania miesięcznie, do czynszu, przez 15 nawet lat. Czyli nasz czynsz na dzień dzisiejszy wynosi 25,40 zł średnio za metr kwadratowy. Dodatkowo należy doliczyć zaliczkę na poczet opłaty eksploatacyjnej, która wynosi 5,50. No i oczywiście pomniejszyć ten czynsz o ewentualną dopłatę, jaka będzie przysługiwać. A jeśli komuś spodoba się mieszkanie, okolica, praca, będzie chciał osiąść na stałe, to ma szansę zostać później właścicielem takiego lokalu? Rzeczywiście, w części naszych nieruchomości oferujemy możliwość dojścia do własności. Tak naprawdę w pierwszych 2 latach inwestor, którym jest Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, podejmuje decyzję, czy dana lokalizacja na podstawie zainteresowania zostanie przeznaczona do dojścia do własności. W ciągu tych pierwszych 2 lat jest tak zwany czysty najem, kiedy rozliczamy koszty inwestycji, weryfikujemy i rozliczamy się z funduszem i ustanawiamy cenę jakby dojścia do własności. Wówczas zostaje określona cena najmu, która zawiera w sobie zaliczki na poczet przyszłej ceny sprzedaży. I w ten sposób dochodzimy po jakimś czasie do tego, że możemy nazwać się dumnie właścicielami, a nie tylko najemcami. Tak, rzeczywiście po tym okresie, jaki ustalamy dojścia do własności, mieszkania mogą być przeznaczone do zakupu na własność, czyli te zaliczki, które najemca odkładał przez cały okres, odłożył całą cenę zakupu, po prostu podpisywany jest akt notarialny przeniesienia własności na wynajmującego. Kończy nam się czas antenowy, to przypomnijmy szybko, proszę, do kiedy można składać wnioski. Wnioski można składać do wtorku 21 września do północy. Dodam tylko, że internetowo przez stronę www.wrzesnia.mdr.pl. Bardzo dziękuję, że znalazła Pani chwilę dla nas i dla naszych słuchaczy, a Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem była członkini zarządu PFR Nieruchomości SA Krystyna Wącha-Amalik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościnie w Radio Września 93,7.
93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.